dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Dominik Wazur po Galifen 36. Witamy serdecznie i gratulujemy. Dziękuję bardzo. Cześć, witam was wszystkich. No pierwsze to chciałbym zapytać to o słowa trenera. Co cieszy najbardziej? Zwycięstwo czy to, że trener docenił? To, że trener docenił, to jest, myślę, że największe słowa uznania. Nawet jeżeli nie wygrałbym tej walki, a trener powiedziałby, że byłaby dobra robota, to byłbym tak samo zadowolony. W takim razie zapytam o stres związany z debiutem w tak dużej organizacji. No, mówi się, że druga siła w kraju, do tego Szczecin, do tego już połowa hali. Jak wyczyściłeś głowę przed tym, aby to nie wpływało na to, co się będzie działo w klatce? Starałem się podążać za radami wszystkich kolegów klubowych, którzy są starsi stażem, którzy już walczą. Już nie będę wymieniał wszystkich, bo w Berserkerach mamy naprawdę bardzo liczne grono. Słuchałem się rad starszych kolegów, a poza tym staramy się tym cieszyć. Dostałem szansę na spełnianie swoich marzeń. No oczywiście, towarzyszyło tam trochę, było trochę tego stresu, ale jednak nie mogę się stresować czymś, co lubię, coś, co kocham robić, nie? To tak jakbyś, nie wiem, układał puzzle, lubiał to robić i stresował się przy tym, nie? Oklepane pytanie, wiadomo, natomiast semi pro, jak to układasz sobie w głowie? Kiedy ten debiut zawodowy chciałbyś ty zrobić, czy jeszcze troszeczkę powalczyć w tej formule? Jeszcze chcę powalczyć trochę w semi-pro, tak naprawdę świeżo. Startowałem kiedyś w MMA, ale dopiero co stawiam te swoje mocne początkowe kroki, żeby rozwinąć płaszczyznę stójkę. I dopiero wtedy, kiedy powie mi menadżer, powie mi trener, powie: słuchaj, Dominik, to już jest ten czas, teraz już idziemy. Ja mówię: okej, działamy wtedy. Jeżeli mówią, że nie, że to jeszcze nie jest czas, słucham się po prostu. Wiemy, że ta hala dopiero będzie się wypełniać, ale już teraz, w trakcie tej walki otwierającej dzisiejszy wieczór, te reakcje były żywiołowe i to też musiało na ciebie działać. Tak, oczywiście, bardzo gdzieś tam w głowie cieszyła mi się, że tak powiem, Micha. Tam, jeżeli podobały się akcje publiczności, tak naprawdę. Tak naprawdę. Ciągle to powtarzam we wszystkich wywiadach. Że podoba się, ja mówiłem to już też w kilku wcześniejszych wywiadach, że ten sport jest dla ludzi, że ludzie przychodzą go oglądać, chcą oglądać show, dynamit i tak dalej. No nie jestem za bardzo zadowolony z tej walki, myślałem, że potoczy się trochę inaczej, ale cieszę się, że podobała się publiczność. Tutaj zanim rozpoczęliśmy tę rozmowę, widziałem jeszcze te reakcje, jak tutaj trener schodził, pokłoniłeś się, jeszcze raz podziękowałeś, widać, że ta relacja, ten szacunek jest wyjątkowy. Tak, moi trenerzy są osobami, oni mają główny wkład w to, w wyniki moich startów. Ja tak naprawdę jestem tylko trybikiem, jestem tylko efektem końcowym włożonych starań moich trenerów, wszystkich, którzy wkładają tą swoją cegiełkę, więc tak naprawdę ja, biorąc ten puchar, pokazuję w klatce to, czego wiedzą moich trenerów, to, czego mnie nauczyli. Więc moim zdaniem każdemu trenerowi należy temu szacunek. Mówisz, że jesteś niezadowolony, trener jest zadowolony. To z czego jesteś niezadowolony w przebiegu tego pojedynku? Bo chciałem się pokazać, bardzo mocno naciskałem w tych przygotowaniach nacisk na stójkę, żeby pokazać moje umiejętności bokserskie, moje umiejętności kickbokserskie, ale gdzieś tam w tym chaosie, w pierwszej wymianie ciosów zauważyłem, że Maciek wychylił się mocno do tyłu, to skorzystałem z tej szansy obalenia. Chciałem tą pierwszą rundę rozbić go trochę, doczekać do końca rundy, żeby w drugiej kontynuować te zmagania w stójce, no ale udało się to skończyć, gdzieś tam musiałem go mocno naruszyć i poszedłem po prostu za ciosem. Wynik jak najbardziej jest ok, skoro trenerom się podoba, ja też jestem zadowolony, ale chciałbym, żeby to było trochę bardziej spektakularne dla publiczności. No co, w takim razie my gratulujemy i czekamy na więcej. Dziękuję i mam nadzieję, że dostanę kolejną szansę od FEN i oczywiście od wszystkich organizacji, jednak chciałbym tutaj, bardzo podobała mi się oprawa, bardzo podoba mi się organizacja FEN-u i chciałbym zostać tutaj na dłużej, jeżeli będzie tylko taka możliwość. Dziękuję jeszcze raz bardzo wam wszystkim. Dziękujemy. Dzięki.